nami Paweł Romiński. Stary, strasznie się dużo namotałeś z tym, z tą walką. Nie dość, że nie mogłeś okiełznać przeciwnika, to jeszcze tyle walczyłeś. Za długo czekałeś. Zaledwie 6 sekund, ale to nie wiem, no ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo... No ale wszedł prawy, kurczę, wszedł na czysto. Luz czułem przed tą walką, co nie? W końcu czuję się ekstra przygotowany, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, co nie? Zupełnie inny cykl przygotowań, wypoczęty. To coś innego niż w boksie amatorskim. Paweł, to było widać. No było. A to dopiero początek tak naprawdę, bo moje ambicje są strasznie duże. I bardzo dobrze, bo takie powinny być. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, trzeba mieć ambicje, trzeba mieć tą chęć, tak? To jest podstawa. Dokładnie. Słuchaj, no, słuchaj, co teraz? No co teraz? No co, no kolejna walka. Kiedy jest planowana, wiesz już coś? Nie wiem, nie mam, dopiero zrobiłem debiut, tak naprawdę jeszcze nic nie wiem. Wszystko się wyjaśni w tym tygodniu pewnie, prawdopodobnie, może jakaś propozycja wpłynie, tak naprawdę, nie wiem. Debiut bardzo widowiskowy, pierwsza walka, pierwszy knockout. Tak to sobie wymyśliłeś? Nie powiem, nie mogę zdradzać swoich technik. Dobra, słuchaj. To odpoczywaj. Mam nadzieję, że zaraz się znowu zobaczę gdzieś na jakiejś gali, może na kolejnej grandzie. No i na treningu teraz. No jak najbardziej. Znaczy 2 tygodnie odpoczywam, dopiero za 2 tygodnie ruszę, bo naprawdę 3 miesiące ciężkiego treningu miałem, co nie? W odpowiednim momencie odpuściłem i forma pojawiła się taka, jaka się pojawiła. No forma była... Znaczy tak naprawdę nie wiemy, jaka forma była, bo trwało to 6 sekund, tak? Ale... Słuchaj, no ale strzeliłeś się odpowiednio. No to chyba jest timing, co nie? Tak to się nazywa. No. Słuchaj, jeszcze raz wielkie gratulacje. No i czekamy na kolejną walkę w takim razie. Dokładnie. Ja ci również dziękuję. Piąteczka.